O, halo, halo, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jako że jest dzisiaj 10. rocznica GTA Online, postanowiłem, że w takim razie zagramy sobie w GTA Online od samego początku, czyli widzimy, witaj. To jest komunikat oczywiście na kompie, bo mam kiedyś jak rozdawali na Epiku parę kont, to no, ogólnie rozdawali GTA Online, o, na Epiku to sobie zrobiłem kilka takich kont i właśnie to jest jedno, z których sobie po prostu użyjemy. A jako że na kompie po prostu jest trudniej niż na PS5 znacznie, bo nie ma żadnej dodatkowej kasy ani niczego, co mi tutaj pomoże, więc mamy pierwszy komunikat. Witaj, mamy nadzieję, że dobrze się bawisz w GTA Online i podoba ci się nowa zawartość, ale jeszcze nie zagrałem, więc ciężko to stwierdzić. Mamy tutaj komunikat kolejny, czyli żeby nie korzystać z oszustw, bo inaczej nasze konto zostanie zawieszone, a postępy twojej postaci zresetowane. Używamy narzędzi do wykrywania oszustw, a ponadto nadzorujemy sesję graczy całą dodatkowej weryfikacji, jeśli uznamy, że jest taka potrzeba. No i w sumie to jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc na samym początku trzeba stworzyć postać. Postać, która będzie miała pierwszy poziom. No i zaczynamy w takim razie edycję postaci. Swoją drogą, na przestrzeni czasu, tam od premiery na PS3, w sumie to się trochę zmieniły te postacie. Kreator w zasadzie się zmienił. Ilość slotów i w ogóle. Więc na samym początku mamy płeć. Możemy wybrać, wiadomo, tylko dwie. Bo tylko dwie istnieją. No i dobra, teraz jakby ktoś ogólnie się zastanawiał, jakie ja tą postać zrobiłem, to wygląda to tak, czyli to są rodzice, które tutaj dałem. I tutaj mamy wszystkie cechy, jakie tutaj ustawiłem. Jeżeli ktoś chciałby zrobić dokładnie sobie taką samą postać, dokładnie takie tutaj są rzeczy poustawiane, taka odzież. I myślę, że to wszystko. I teraz mogę nazwać jakąś tą postać, więc nazwałbym ją Kartofel 2023. Będzie wiadomo, kiedy postać się pojawiła. Także zdjęcie kartofla i dołączamy do GTA Online. Czy chcę go pominąć? Czy chcę pominąć samouczek? W sumie niech poleci samouczek do GTA Online. Nazwijmy, że on się trochę zmienił na nowej generacji. W GTA Online możesz rywalizować lub współpracować z graczami z całego świata. Ciekawe, w ogóle mówię, tego filmiku dawno w sumie nie oglądałem. Także nie wiem. Uczestnicz w akcjach, w tym w wyścigach ze znajomymi ekipami, aby śledzić swoje miejsce tam w GTA Online i w statystykach w Social Club. Mamy tutaj pokaz jednego z wyścigów. I mamy GTA Online. Samochody i motocykle możesz zachować w garażach, które można zakupić w różnych punktach miasta. No to jest prawda, nie? W sumie granie w tenisa, golfa i innych tego typu rzeczach, to one w zasadzie praktycznie nie istnieją. W sumie nikt tu nie gra, tak szczerze. Ale to widzimy, w naszym oknie jest nasza postać. W sumie sam start się tak zmienił, że można powiedzieć, że kanonicznie jak nasza postać się pojawiła w Los Santos, to już jest dosyć ciekawa rzecz. W czasie rozgrywki zdobędziesz punkty RP, wykonywaj akcje i tak dalej, żeby zwiększyć liczbę swoich RP, nie? Wraz z RP zwiększy się swoja ręka, dzięki któremu uzyskasz dostęp do nowej broni, wyposażenia i zdolności. Trochę tak jest. Twoja ranga jest wyświetlana, nie? Proszę, mamy tutaj Lamara, ale no. Dobra, mamy Los Santos, zostaliśmy z pierwszą spluwę, nie? Co to się tutaj zadało właśnie? Wygląda jakby coś to auto, kurde, chyba walnęło. Tak dosyć porządnie jest rozwalone. Właśnie, w sumie co tutaj jest akurat dosyć ciekawe, to że zobaczcie, do naszego tutaj wyścigu dołącza Lamar. A to jest, mówię, o tyle właśnie ciekawe, że do naszego wyścigu po prostu dołącza sobie Lamar, że to jest faktycznie jeden z licznych momentów, kiedy bot rzeczywiście z nami gra w GTA Online. I to jest w sumie dowód, że Rockstar mógłby wprowadzić coś takiego jak boty. Na przykład do jakichś napadów, jeżeli by nam się coś nie udawało, nie? I możemy tutaj sobie wziąć jakąś furę na wyścig, niech będzie, nie wiem, może to. No i dobra. Także zaczynamy sobie w takim razie wyścig z Lamarem. To jest raczej jakoś zbyt dużo, nie? Za takie rzeczy my tutaj zbyt dużo nie dostaniemy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście się, ale on się to, kurde, do nas teleportuje. Znaczy, jak spojrzycie na mapę, o, to patrzcie, widzicie, nagle dostaję takiego boosta. Dobrze, nie będę mógł zobaczyć, czy on się tak nieźle teleportuje, czy jak to wygląda. Ale może na F1 zrobimy sobie wyścig, zobaczymy. Może będzie odpowiedź, czy on się teleportuje, czy on dostaje jakiegoś boosta po prostu. Powiedzcie, żeby on nam po prostu nie uciekł za daleko. Jak będę patrzał za siebie, to on oczywiście się ni nic się z tym nie stanie, nie? Ale to już się będę mógł dowiedzieć. No i patrzcie, przejechaliśmy sobie samouczek. Kończymy jako pierwsi. W sumie to nie było nic trudnego, przekać ten wyścig. Zwłaszcza długo on zajął, tylko że prawie nic z tego nie mamy. 5000 w sumie za wyścig samemu to nawet dużo. Do tego level upa, drugi poziom chyba wszedł. Lamar 99.
No dobra, w takim razie teraz będziemy mieli robotę, bo on sobie tam odjeżdża. Go już tutaj z nami praktycznie nie ma, jak widzicie. Mamy teraz udać się na spotkanie. A w ogóle mamy w ogóle informację, że jako członek drużyny mamy 20% więcej RP. A gdzieś tam w sumie na wiki na pewno się takie informacje przeminęły, ale już dawno nie jest coś takiego. Dobry. No i dobra, teraz tutaj możemy w takim razie rozpocząć akcję. Nawet tutaj proszę. Wszystkich tutaj proszę ładnie o odpoczynek. W ogóle goście tam zwiewa, z tego co widzę. Dobra, podnosimy co jest. Z ziemi czy nie z ziemi. Dobrze poszło. Trzeba popodnosić, bo to w sumie cokolwiek tutaj akurat to jest już dużo. I goście zaczynają uciekać, jak widzicie. Nie wiem, czy on wsiadł w jakiś pojazd właśnie, czy co. Chyba tak wygląda. Musiałbym zdobyć właśnie też jakiś pojazd, na przykład to. Dobra, tutaj zjedziemy i patrzcie, przecinamy mu drogę. Dobra, gościu. To był niezły strzał. Dobra, bierzemy to i zawracamy do domu Geralta. No i dobra, zanieśliśmy sobie to. Misja zaliczona. Za to dostaliśmy 500 dolarów. Trochę mniej, za wyścig było znacznie więcej. Więc no tutaj akurat się no trochę w tym nie postarali. Samotne pociąganie za sznurki. I nie wiem, czy to już jest w takim razie koniec samouczka, czy... Tak, to jest chyba w takim razie koniec samouczka. Więc jak widzicie, kończymy sobie... grę z wysokością 15 tysięcy, no i trzecim poziomem. Tego momentu mogę w zasadzie teraz robić co mi się chce. Widzę, że mam udać się do sklepu młodzieżowego. Chcę, żebym się coś ubrał. No dobra, w takim razie tutaj wstąpię do sklepu, ale nie wiem, czy cokolwiek będzie w takim sklepie. Kupię jakieś ubrania, ale w sumie ten strój akurat właśnie wybrałem do tego, bo wpada akurat okej. Dobra, to mi uzna. Może mi już uzna, że kupiłem buty, bo jakieś wybrałem najtańsze, jakie się dało. Więc niech będzie. Co to wszystko w takim razie, już chyba mam. Dobra, generalnie tutaj opowiedział, że możemy iść na sklepiki. Z tego co zażyłem w strzaju. Ja widzę ciekawą rzecz na mapie, że my nie mamy w sobie nic na tej mapie odblokowane. Zaproszenie na napad. Czyli już akcja dla Mara. Udaj się do sklepu. Dobra, zabieramy to i odjeżdżamy. No patrzcie, jedzie za mną jakiś gościu. Czyżby była już pierwsza możliwa śmierć? No dosłownie jedzie za mną, no jedzie za mną. Awe, klep, klep, bo nie mam tyle amunicji, żeby ją tutaj wystrzelać, żeby było szybciej. Wybuchnął mi samochód, patrzcie. Dobra, musimy się tymi zająć gośćmi. Ty, patrzcie, możemy dzielić się pieniędzmi z innymi graczami w sekcji Force w menu interakcji, przy czym, aby przywołać menu. Szukamy takiej opcji. Ty, wiele rzeczy nie ma. Dostępne od rangi 1. Jak nie mam rangi 1? Widocznie samouczka nie skończyłam. Rodzenie, hotel. O nie, przesunę to już tego nie ma. To niech będzie losowo już. Ostatnie miejsce. O. Dobra, to mamy w takim razie teraz kontakt do Simeona. I generalnie teraz mamy kupowanie przekąsek w sklepach, tam znajduje się. Potem przed M możemy sobie... Możemy brać ich od przeciwników. No i dobra, zdobądź pojazd. No oczywiście, wziąć do pojazdu. No ja bym wziął ten. Ja bym to pokażę, że nie, ten nie może być. Widzicie, ten nie może być. To jest zbyt drogi pojazd. Znowu wrócił ten gościu. No dobra, jak ten nie może być. Junk Energy do mnie pisze. To nie, może ten pojazd. Ten już może być. Jest. Udaj się do Los Santos Customs. Niech będzie w takim... No w sumie tutaj jest Los Santos Customs. Trzeba starać się właśnie pojeździć bezbłędnie, no jak najlepiej. Żeby potem nie zapłacić u mechanika, nie wiadomo ile. Wziąłem sobie Bravado Gantleta ze sobą. No dobra. Mamy tak. Pierwsze co? O, to czyli to. Najpierw to, a później to. Dobra, no to już mamy. Chcę, żebym w takim razie, z czego sobie widzicie, przemaluj swój pojazd. Dobra, no to mogę sobie wybrać, jaki kolor chcę, ale w limitach rozsądku, więc niech będzie czerń. Dobra, mamy w takim razie swój pierwszy samochód i mamy nowy kontakt MMI. I mam oczywiście do tego zestaw kryminalisty dostępny z Afriko, ale nie mam zamiaru korzystać z czegokolwiek, co tam się dostanie z Afriko, więc nie interesuje mnie cokolwiek tam jest. Mimo, że wiem, że tam jest biznes i tak dalej, ale to nie jest istotne. No i chyba w takim razie to chyba cały już samouczek został ukończony. A mniej tak mi się wydaje. W ogóle swoją drogą, jaka ta mapa jest nagle pusta, jak tutaj nic a nic nie ma zaznaczone na tej mapie. A nie ma, nie, nawet biznesów nie ma, no to chyba jeszcze nie jest skończony samouczek, coś jeszcze może być. Bo byłoby, mówię, cokolwiek zaznaczone na tej mapie, a na tej mapie nie ma nic zaznaczone. Dobra, udaję się do Cyper Flats. Dobra. Także... Jedziemy tam.
To chyba z tego co pamiętam, to jest jeden z takich pierwszych deathmatchy. Mówię, wiecie, no chyba tak będzie, bo widzę, że coś jest tam właśnie zaznaczone. Nie wiem, walka o przetrwanie to jest coś takiego. Ale to, że mówię, to jest tak. Jednak dawno nie przechodziłem tego samouczka, czyli w sumie nie przechodziłem go od momentu wyjścia swoją pierwszą postacią, bo tak to tutaj nie grałem w sumie tego, no bo na drugiej postaci to ja to pominąłem sobie. Dla mnie to jest takie teraz, wow, nie? Co tu się dzieje? Chodzimy sobie tutaj. Widzicie, ostatnia drużyna wygrywa. I to jest oczywiście informacja na temat tym, jak mogę zdobywać sobie akcje, żeby wchodzić w takie znaczniki, albo wchodzić przez menu interakcji, znaczy przez menu, czyli online akcje, i wtedy będę mógł sobie grać i nie. To da, żeby to wam powiedzieć, akurat takie rzeczy, no powiedzmy sobie, już nie są zbytnio często wykorzystywane. Rzadko kto gra w takie rzeczy, jak takie po prostu losowe akcje na mapie. Nie gra się w takie rzeczy, tylko w inny sposób się tutaj zrabia, kasiole. No ale ten samouczek, no nie jest zbytnio przystosowany już do tego. Jak tam była opcja, kurde, żeby przekazać komuś kasę przez menu interakcji, co jest dawno taka funkcja już niedostępna. Ale oni o niej mówią, że jest. A już jest dawno niestety niedostępna. A było to tylko robione przy napadach, o dziwo, tylko na sklep, żeby też nie było. No to już tutaj generalnie mówią, że nie można wychodzić z takich akcji, bo będzie się po prostu niekoleżeńską osobą i będziemy tylko z takimi osobami tutaj grać. A, że to jest nasz pierwsza tutaj taka akcja, w takim razie ktoś będzie nam tutaj potrzebny, żeby mógł ją potencjalnie sobie zagrać, bo jak widzicie, to są potrzebne przynajmniej dwie rzeczy, więc zatwierdzamy i klikamy wyślij zaproszenie. Czekaj, czy ktoś dołączy. O, patrzcie, trzeci level też dołączył, więc ktoś też tutaj z nami, jak widzicie, robi ten samouczek. Że rozpocznijmy, mam trzeci poziom. Ktoś daje gotowy. I w takim razie pobijemy się tutaj z trzecim levelem. Generalnie raczej sama w sobie akcja, raczej wiecie, nie będzie jakaś nie wiadomo jak duża, no bo przejdziemy się w sumie, powalimy w siebie chwilkę i w sumie tyle. Trochę, nazwijmy, kondycji nazbieramy. Nie wiem, mogę podnieść jeszcze więcej amunicji w sumie w tym czasie. Nie za dużo, ale wystarczająco może. Po prostu biegniemy do tego gościa. Ty, ja, może zróbmy sobie challenge. Spróbujmy go pokonać z użyciem tego kija na przykład. Kijaszek jest tutaj na dole. Ja widzę, że chyba gościu kampi, dosłownie, nie? W sumie widzimy siebie obydwoje na mapie, także powiedzmy sobie, będzie... No, tam sobie u góry on stoi. Nie uciekaj. Ale patrz, ale się ukrył. O kurde. Dobra. Udało się. 1600. I czwarty level nie wpadł. No nie, jednak dostałem czwarty poziom. A, bo jeszcze zagłosowałem na akcję, no to czwarty level wbiłem. Dobra, no i swobodna rozgrywka. Fajnie, fajnie. Fajna rozgrywka. Chyba wychodzi na to, że już mamy zrobione wszystko, że samouczek jest zrobiony, bo mamy pełno akcji wyświetlonych na mapie, pełno takich znaczników, jak to widzicie, takie H, czyli żebyśmy rozpoczęli jakiś napad. Tak dalej, więc samouczek skończony. Tu mamy odmód, jedną z rzeczy. Tylko trochę trzeba sobie będzie wyczyścić tą mapę, żeby aż taka nie była, więc wchodzimy sobie w ten opcję znaczników, wchodzimy w akcję. Czy tu wszystko jest na pokaż w ogóle? Dobra, możemy ukryć w sumie wszystko. Nagle mapa się zrobiła puściutka, nie? Nagle jednym kliknięciem. Dwa R-ki tutaj. Wszystko jest. Więc samouczek można powiedzieć, że mamy uznane za zakończony. Kończymy z kasą wynoszącą 17 tysięcy, no i czwartym poziomem. No to jest dobre, zaczynam od razu, żebym kupił, kurde, Avengera i panel robił. No niestety, o tak powiedzmy sobie, Charlie, nie będziemy zaczynali od twojej rzeczy, bo twoja rzecz jest po prostu XD. I dobra, teraz mamy, że możemy sobie samodzielnie rozpoczynać, możemy robić sobie, co w zasadzie chcemy teraz. Zacząć sobie tę grę jak chcemy, możemy robić co chcemy, bo generalnie... No kilka rzeczy jest, które w sumie mogę tutaj od razu rozpocząć, ale widzę, że... Na przykład to jest jedna z rzeczy, którą mógłbym potencjalnie zrobić, ale nie mam... Nie mam kondycji, żeby to zrobić, bo już wcześniej testowałem na jednej z nowych postaci, 40 kondycji to było trochę za mało, więc może 60 by mi wystarczyło. Mógłbym porobić od razu znajdźki, bo w sumie to jest najbardziej opłacalna rzecz i iść oczywiście pod wytwórnię kwasu. Jednakże, sam w sobie początek zdecydowałem sobie, że będzie trzeba wykonać w zupełnie inny sposób, bo wiadomo, ja bym wybrał najlepszą drogę, żeby jak najszybciej zarobić sobie na kosatkę, bo mimo tych wszystkich nerfów, trzeba by tak dalej powiedzieć, że kosatka to jest fajna rzecz, żeby sobie od razu zaczynać, bo to jest taka duża ilość też gotówki, a dosyć łatwo jest ją już wykonać tak naprawdę, więc celem moim byłoby nazbieranie 2 200 000 i w sumie tyle. Albo w pierwszej kolejności zrobienie po prostu sobie wytwórni kwasu, bo w sumie to jest na tyle proste, że dałbym radę. Kurde, co tam się gościem dzieje, jakieś lagozaury straszne. Jednakże zdecydowałem, żebyśmy mogli grać jakkolwiek w tą grę, nie będziemy stosować się od razu do najlepszej taktyki, którą
ja znam. Moim planem, który tutaj jest, żeby móc przejść tę grę jak najszybciej, tylko i wyłącznie to jest możliwe, jak najszybciej. No nie będziemy szybko tego przechodzić, tylko będziemy chcieli odkryć sobie każdy możliwy biznes, zagrać sobie w każdą możliwą rzecz oraz trochę rzeczy też pokupować, bo generalnie takie nowe konto można powiedzieć, że w teorii koniec może być w momencie, kiedy nazbieram tak dużo kasy, że będzie mnie stać absolutnie na wszystko. Ale nie widzę jednej rzeczy na mapie, bo widzę domek, widzę to. O, dobra, tu jest skrytka Geralta, paczka G tak zwana. To jest jedna z tak, bo w sumie są takie parę rzeczy, które mogę robić bezpośrednio na mapie, bo mógłbym niby pojechać do kasyna i kręcić kołem, ale niestety w Polsce jest to niemożliwe. Co na tym idzie, przydałoby się mieć przynajmniej VPN-a, żeby coś takiego robić. Można byłoby robić misję taksówkarza, ale powiedzmy sobie szczerze, robienie misji taksówkarza jest niezbyt opłacalne. Skoki spadochronowe są okej na sam początek, żeby móc coś sobie zarobić, wybrać jakiś pierwszy biznes. Jednakże zdecydowałem, że najlepszym metodą, żeby wybrać nasz pierwszy możliwy biznes w grze, będzie w zasadzie wylosowanie tego, na co w zasadzie będziemy sobie zbierać kasę. Więc zobaczcie, mam tutaj oto takie zrobione koło biznesów i to jest coś, na co będziemy generalnie nasz pierwszy będzie biznesem. Wypisałem każdy możliwy biznes, jaki jest do kupienia. Oczywiście poza wytwórniami oraz paczkami, importem, eksportem, bo pierw musimy kupić, żeby mieć paczki klub motocyklowy, znaczy żeby mieć wytwórnię, to klub motocyklowy, a żeby mieć te wytwórnie, znaczy import, eksport oraz paczki, musimy pierw kupić biuro. Więc bez tych dwóch rzeczy wypisałem, więc zobaczmy, co w takim razie jako pierwsza rzecz mi się losowa wylosuje, na co w zasadzie będziemy sobie zbierać. I pierwsza rzecz, która jest, to klub motocyklowy się o dziwo mi wylosował. Już myślałem, że będzie biuro, ale okej, mamy klub motocyklowy. Dobra, tam mi piszą, dzwonią o kolejne rzeczy, ale to nie jest ważne. Mamy klub motocyklowy. To jest nasz pierwszy biznes, na który będziemy zbierać. Albo będzie nie biznes, a budynek, który da nam dostęp do kolejnych 5 następnych, bo ale samego tego budynku już będziemy mogli jakkolwiek zarabiać. Skoro naszym pierwszym możliwym biznesem, który zbieramy, to jest klub motocyklowy, to generalnie on jest w tym miejscu, to jest siedziba. Wiem, że są tutaj, mam jedną z Afriko do odebrania, ale nie liczymy tego, że je w ogóle mamy do wyboru. Generalnie przydałoby się kupić siedzibę jakąkolwiek w Los Santos, więc możemy sobie zdecydować, która będzie tutaj odpowiednia. Bo już w tej samej siedzibie będziemy mogli już robić jakieś misje, więc jakkolwiek tu będzie można zarabiać. Najważniejsze z tych w sumie rzeczy to będzie do kupienia warsztat, ale warsztat też swoje kosztuje ponad 300 tysięcy. Cawek na broń akurat nam się nie przyda, nazwy klubu i takie inne to już trochę bardziej. Czy to jak na przykład wygląda, to też będziemy mogli sobie tutaj dorzucić, więc przynajmniej 400, kolejne 200 tysięcy będzie trzeba dodać. Nie wiem, którą z tych lokalizacji szczerze wybrać. Więc jeżeli chodzi o bazę, to... Znaczy jeżeli chodzi o siedzibę klubu motocyklowego, to będziemy mogli sobie tutaj zdecydować, co w takim razie będzie pierwsze w sumie z tych wszystkich numerków. Poza mówię, poza tymi tam. Jako że na ten moment i tak w sumie nie ma żadnego wyboru, wszystko mniej więcej kosztuje tyle samo, czyli w okolicach 500 tysięcy, to jeszcze nie będziemy dokonywać wyboru, jaki to będzie konkretny budynek, bo nie mam takiej kasy. Co to kurde ma być? Dokonali pokonania mnie. Kurde, moja pierwsza śmierć. Gościu ucieka, gościu ma teleportację, ma pingu 600. Mój arcywróg jest na sesji na ten moment i mam cutscenkę pokazującą pierwszą śmierć. Tak wygląda generalnie cutscenka, jak pierwszy raz umrzemy w GTA Online, kiedy robimy samouczek. Widzicie, to jest z kiflą. Także... W sumie swoją drogą nie ma żadnego biznesu Epsilonu w grze. W sumie nawet nie robimy na nich nawet żadnej misji w GTA Online. Może kiedyś w sumie coś będzie na ten temat. Jeżeli się pojawi kiedyś już DLC od Michaela, może nawet będą ci Epsiloni. To byłoby w sumie dosyć dobre, żeby się pojawili. W sumie to jest tyle, jeżeli chodzi o tą kascenkę. Po prostu się zrespiliśmy w szpitalu. W sumie wiemy, na co zbieramy, czyli w okolicach 500 000 mniej więcej by się przydało. Plus tak 300 tysięcy na ten warsztat, żebyśmy mieli jeszcze jedną dodatkową aktywność w tym klubie motocyklowym do roboty. Więc teraz trzeba by jeszcze zdecydować w takim razie, co będziemy z tego wszystkiego, jak to zarobimy, bo mianowicie mamy parę rzeczy, które możemy zrobić. Więc zobaczmy, co będzie naszą pierwszą aktywnością, na którą pójdziemy zarabiać. Głównie jak zarobimy naszą pierwszą gotówkę, więc wchodzimy na pierwsze możliwe koło i mamy... Bijemy na losowy napad. Dobra, czyli muszę zrobić skoki spadochronowe i wbić na losowy napad sobie. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe bezpośrednio na tym napady. No mamy napady. No dobra, niech będzie, nie wiem. Zobaczmy Caio Pelico. Czy ktoś mnie wciśnie na Caio Pelico? Nie, czy mnie w ogóle, mówię, zabiorą na taki napad. Bo jak zobaczą taki level, to
spojrzą, powiedzą, co to w ogóle ma być. Mimo, że i tak tutaj walczymy na takim Kayo Pelico, nie wiem, o jakieś 200 tysięcy? Coś takiej potencjalnej jakby kasiory, jaką mogę tutaj zarobić, to będzie z 200 tysięcy? Ale mnie wywalono. Dobra, niech będzie tak, że jeżeli mnie z 3 razy wywalał, no to się nazwijmy, że już nie liczy, więc... kasyno w takim razie? Po jednym z każdego razu, spróbujmy. Jeżeli tu mnie wywalą, to mnie wywalą, no to trudno. To jakby... no nie udało się. Nie uwzględniłem tego w tym kole, ale no dodajmy taką rzecz, żeby wkoło tego nie szukać. No cóż, do kasyna nie załadowało. W ogóle pewno różnych rzeczy jest, nie? Dobra, no nie wiem, teraz niech będzie... koniec świata w takim razie. Przygotowanie Avenger, no. Sam sobie napad to nie jest. I tak mnie wywalili, chyba. Zaraz zobaczymy. W sumie właśnie, jeszcze do tamtego koła mogę to samo też zrobić. Czyli jeszcze losową akcję dodać. My nie dodałem czegoś takiego jak losowa akcja, więc jeszcze w sumie mogę dodać tam losową akcję do tego koła. Ale mówię, raczej wątpię, że jako trzeci poziom w ogóle gdziekolwiek oni mnie wezmą. Zwłaszcza, że nie mam żadnej broni. Rozpoczyna się akcja, to ja poważnie dołączam do kogoś na przygotowanie do napadu z bazy. No niech będzie, no w sumie sam sobie finał to nie jest, ale no te przygotowania też trzeba zrobić, więc no uznajmy to w taki sposób. Z trzecim levelem, nie? Jezus, no jest, gdyż jest to przygotowanie. Jezus Maryjo, dobra, to będzie bardzo trudne. Część 1, przygotowanie z rowerownią. No dobra, wsiądź do Akuli. Nie wiem, czy chciał mnie zatrzymać czy coś, żeby być kierowcą. Widzę, no skoro się zdecydował w takim razie, żeby, wiecie... robić ten napad z trzecim poziomem, znaczy przygotowanie z trzecim poziomem, no to naprawdę nie miał chyba nikogo do wyboru. Teraz czy wyląduje? No, dobrze, dał radę, brawo, no to wychodzimy. Dobra, w ogóle mam snajperkę i mam pistolet z tłumikiem dostałem i baseballowy mam. Dobrze. To jest ukrycie się? Powiedzmy. No i dobra, wychodzi gościu i trzeba znów dwóch gości ściągnąć. To był zalak. Chcesz iść po drabince, mówisz, gościu? No dobra. Pan host, to pan decyduje, no. Chyba nie. Tędy, na pewno. Tam nic nie ma. Dobra. Tutaj robimy tak, robimy tak. I robimy tak. Uzna? Chyba uzna. Bo tak to byłby przypał. Na pewno byłby przypał, bo ja nie miałbym spadochronu, więc... ja nie mógłbym nawet coś takiego zrobić. Dobra, wykorzystamy w takim razie broń, którą tutaj mam. Tutaj gościu, tutaj cię... Uch, co to było za teleporty, kurde, jakieś. Pyk, pyk. Pięknie. Dalej. Ty tutaj padasz sobie. Dobra, skakowane. To było w sumie na strzał. Nie wiem w sumie, jaki jest wzór na to, żeby zrobić to dobrze. Pięknie. Jeden nabój proszę mi tu przełożyć. Pięknie. Tutaj dorzućmy tego. Dobra, nie wiem. Ten tutaj, to tu, a to tu. Jeden trafiłem tylko, dobra. Tu. Kolejny trafiłem, to niech będzie tutaj i tutaj. Nie wiem. Coś ja chyba czuję, że zaraz zaczną tutaj do nas raszować. Tutaj proszę padać. Dropnął mi znowu trochę amunicji do SG. Udaj się do wyjścia. Nie mam za dużo przekąsek. To tutaj będzie trochę problem. To mi wypadnie, to mi wypadnie. Resztą to trochę ja tutaj, wiecie, muszę strasznie się uchować. Gdzie on w ogóle jest? A, on już jest tam. On po prostu sobie przeszedł. Padł goście znowu. No cóż. Ja tego nie zepsułem. Jakoś się próbowałem tutaj chronić. Myślę, że będziemy zaczynać od hakowania serwerów na samym początku. Też nie ma w sumie wysokiego levelu, bo 60. No ale akurat z tych dwóch to ja tutaj mam najmniejsze szanse na cokolwiek, bo nic w sumie nie mam przygotowane. Nie kupiłem przekąsek, a w sumie powinienem zrobić jakieś przekąski. Z którego momentu zaczynamy? Czy od momentu zhakowania wszystkich serwerów? Dobra, no to mamy kolejny checkpoint, że teraz uciekamy. I chyba zgaduję, że będziemy uciekać do Akuli chyba. Bo do czegoś musimy. Do czegoś musimy uciekać. Ja tutaj pistoletówkę właśnie rozgrywam. Dobra, tu gościu padł. A, jeszcze jakiś za nami plecami był. No to tyle nas było. Tu gościu, trzeba to trzeba usiąść i na spokojnie. Nie możemy tak raszować. Żebyś wyraszował potężnie. No, znowu zaczynamy od serwerowni. Zaczynamy od wyjścia. Okej, czyli znowu do wyjścia musimy sobie przebiec. Musisz mi gościu pomóc. Ty masz jakikolwiek karabinek.
I ja niestety nie mam nic. Jak się prawie, że się zrobiło na fulla zdrowie. O kurde, dobra. Dajcie mi przy... Nawet dali mi radę pomóc przejść. Tędy nie przy... Tędy nie możemy. No musimy przyjść tamtędy. Wiecie, jak ładnie trafiłem. Tam mamy gościa. Tylko on o mnie zapomniał kompletnie. Co się dzieje z tym helikopterem? Na mapce. Ja do Akulidago nie wsiądę. No, musiałbyś chyba po mnie tutaj gościu zlecieć dosłownie. Widzę, że chyba o tym pomyślał, żeby po mnie zlecieć. Ale zdążył paść przez ten czas. No kurde, no co... Ja się jakoś uchroniłem, ale no, nie mogę tak rushować. Nie mam zdrowia, nie mam niczego, żeby tak rushować. Nawet nie mam kondycji, żeby rushować. Ale patrzcie po killach. Po killach zrobiłem praktycznie nawet więcej niż on. Mimo, że no nie mam nawet czym tego robić. Kurde. Katastrofa. Czemu on tak długo w sumie idzie, a ja tak szybko potrafię jakoś to przebiec? W kasynie byśmy miałbym jakikolwiek zestaw, wiecie? Tutaj ja nie mam... Nie polegam tylko na sobie w zasadzie, na tym, co mi się uda zdobyć. To jeszcze nie należy do takich dosyć prostych przygotowań. Tylko wiecie, zanim ja to wszystko tutaj ich pościągamy, trochę zajmie, pyk. O matko, dobra. Zdrowie mi się kończy i gościu padł. Kurde, myślę, że może być to jedno z przygotowań, które możemy nie zrobić. Wiecie, on też ma trochę sprzętu. Ja nie mam naprawdę kompletnie nic. Jakbym sobie poszedł jakąś... Właśnie jeszcze szkołę latania można doliczyć do tej tam... Moich rzeczy, do które mogę jeszcze zarabiać. Szkołę latania też mogę zrobić. Bez tego coś dostanę. Trzeba stanąć w odpowiedniej odległości i trochę zaczekać. Tu cię raszuje jakiś na plecach. Tam idziesz za bardzo do przodu. No i padł, no. Nie wiem, czy on też nie ma przekąsek ten gościu przez przypadek, nie? Tak jak ja. No nie wyszło, ale 3000 chyba tam dostałem za to przygotowanie, więc moim zdaniem to i tak jest już bardzo dobry wynik. Wiecie co, ja myślę, żeby to pominąć, bo nie widzę sensu szczerze w tym, żeby jakoś do tego bardziej tutaj dążyć. Nie wyjdzie nam to. Nie dość, że mówię, ja nie mam żadnej broni kompletnie, nie mam też żadnych przekąsek, żeby się chronić, więc ja jestem strasznie na dystans. Zrobimy ostatnie podejście. To jest ostatnie, jeżeli już po tym nie wyjdzie, no cóż, jakby to powiedzieć, no próbowało się, ale się nie wyszło. Trzeba wrócić do bazy i zastanowić się nad tym, co można zrobić lepiej. Ja i tak mówię, ja tutaj mam 5. poziom, to dla mnie te 3000 to i tak to już jest bardzo dużo. Coś z tego mam, coś już będę mógł załatwić, cokolwiek w zasadzie. Dobra, zaraz tutaj mi wyskoczą, więc tutaj trzeba się i tak popisać swoim aimem. A że mówię, ja nie mam żadnej broni, bo nic nie kupiłem. Tutaj też są problemy. A on w ogóle nie wiem, on... Mówię, naprawdę on korzysta z przekąsek, czy też nie ma przekąsek? Bo jeżeli nie mamy przekąsek, to mówię, to będzie trudne zadanie. Tutaj na spokojnie trzeba tych wszystkich tutaj powykańczać. Ja nawet, ja, wiecie, ja ledwo jeszcze widzę te główki w ogóle tam. Na plecach ci się zrespili. Tutaj spokojnie. On tam ściągnął tego gościa, to był na sterach. Co się dzieje z tym ikonką? Czemu ta ikonka tak się świeci? Nie mam przekąsek i zaraz padnę. Kurde, no, jakbym miał w ogóle cokolwiek, żeby się uleczyć, to jeszcze cokolwiek by tu było, ale nic nie mam, żeby się leczyć. Chciałem ci pomóc najbardziej jak mogłem, ale ja nic nie mam przygotowane, więc no cóż. Słuchaj, pomińmy to, ale nawet jak on już jest chętny cały czas, ja nie. Wiesz, mimo wszystko powiem tak, ja wybieram sesję już, żeby zagrać sobie samemu. Jakby, no cóż, no niestety, żeby ci powiedzieć, gościu, no on lucky się mówi. Kolejną rzeczą, jaką tam było, żebyśmy sobie zarabiali w sumie gotówkę, było to, żebym wykonywać skoki spadochronowe. Trochę tego jest, w sumie po mapie byłoby ciężko z tym zasuwać, ale ten napad, albo bardziej przygotowanie tego trwało tak długo, że myślę, że na dzisiaj sobie to odpuścimy. Ja dopracuję sobie bardziej te koła, zastanowię się nad wszystkim, co jest, żeby też, mówię, takiego przypału nie było, tylko tutaj też zmienimy sobie miejsce na przykład na losowo, żeby nie było. Więc tak generalnie wygląda zaczynanie gry jako level pierwszy w 2023 roku w GTA Online. I myślę, że mówię, taka seria będzie trwać przynajmniej czasoż, nie zdobędziemy wszystkiego w miarę tej serii. Wszystkiego, co jest w grze, na pewno do zimowego DLC. Po zimowym DLC zdecyduje się, czy jeszcze będziemy to kontynuować, czy będzie koniec. Ale na pewno tyle na odcinek pierwszy, więc to byłoby na tyle. I do następnego, cześć.